Z góry trzymanie się tego poziomego kadru po prostu rozwala na łopatki. Centralne ustawienie. Wszystko ładnie, ciekawie, mamy centralnie ustawione, ale co z tego, jeżeli to jest nudne. Jest tak nudne, niczego nie przedstawia. Mamy ładnie jakieś cieniowania, niecieniowania, faktury, ale tej głębi nie przedstawiamy, bo mamy centralną nudę. Wszystko poprawnie, ale czegoś brakuje. Następnie, za małe, za duże. Sposób kadrowania, czy niezmieszczenie całego obiektu, czy wybranie dziwnego fragmentu, albo takie odsunięcie kadru, że mamy ogromną przestrzeń do tego obiektu docelowego. To też oczywiście psuje. Rozproszenie uwagi, czyli w momencie też tego motywu, gdzie powinien być w jakiś sposób skupiający naszą uwagę, przy rozbiciu elementów i szczegółowości ich, zatracamy właśnie poczucie jakby skupienia uwagi na danym przedmiocie i na przekazie całego obrazu. No i oczywiście linia horyzontu, to głównie tam gdzieś początkujących pracę na ogół obserwuję, że horyzont często jest dokładnie przez środek prowadzony. Tak jak weryfikować właściwie jakość kadru? No kwestią jest tutaj, że obraz jest językiem właśnie wypowiedzi waszej, ale do opisania wrażenia, jakie ono wywołuje, no musimy użyć słów. Mamy ograniczony zasób słownictwa to odnośnie postrzegania i percepcji. Tutaj z teorii właśnie różne aspekty są uwzględniane odnośnie percepcji wzrokowej. To głównie wszystko właśnie na podstawie badań psychologów i nie tylko. No to właśnie jest równowaga, kształt, forma, tak jak wszystkie pozostałe. No ale w momencie, gdy zaczynamy to opisywać, to pierwsze, jakie możemy opisać nasze wrażenia, to jest głównie, że albo jest równowaga, albo jest jakiś niepokój w obrazie. Jest jakiś spokój, chaos, statyka, dynamika, lekki, ciężki. Właściwie takim zasadniczym problemem kadrowania to jest uzyskanie tego pewnego rodzaju równowagi, która pozwoli nam dalej rozwiązywać jakieś tam kolejne założenia czy drobniejsze fragmenty. Właściwie na tym pragnę się skupić, żeby zwrócić tutaj właśnie uwagę na pewne mechanizmy. Właśnie tutaj wszyscy właściwie od początku bazują na jakiejś spontanicznej intuicji przy percepcji wzrokowej. No jest to przydatne, im człowiek więcej siedzi, zagłębia się, więcej jakiś ma, nie wiem, dorobku artystycznego, czy w ogóle więcej pracuje, więcej kontaktu z ludźmi, częstsza jakaś konstruktywna krytyka, tym ta intuicja też się w jakiś sposób pogłębia, ma większe wyczucie na pewne mechanizmy. Ale warto też jakby poszerzać to świadome patrzenie, gdy mamy obraz i nie jesteśmy pewni, co tak właściwie w nim nie gra, co nie pasuje. Tutaj właściwie takie dwa sformułowania się przydadzą i to każdy będzie mógł sam potem analizować własne jakieś prace inne pod tym kontekstem i to zarówno nie tylko odnośnie kształtów formy, ale przy następnych jakby zgłębianiu tematu może to odnosić do barwy, do cieni, do gradientów, właściwie do wszystkich elementów kompozycji. I tymi hasłami to są właśnie siły postrzeżeniowe i szkielet strukturalny. Siły postrzeżeniowe to może od razu to właściwie możemy je przenieść, aby porównać do tych sił panujących fizycznych, czyli mają punkt przyłożenia, kierunek, zwrot, wartości. Tutaj taki przykład właśnie. Centralnie ułożone kółko, plama barwna. Jest to obraz jak najbardziej statyczny. Centralne ułożenie. W żadnym kierunku nic się nie dzieje. A tutaj mamy zestawienie 2. Momentalnie, mam nadzieję, że wszyscy to widzą, wzbudzają one pewnego rodzaju niepokój. Większy niepokój właściwie powinien sprawiać ten z lewej strony, ponieważ jest on minimalnie przesunięty. Ten z prawej jest bardziej zdefiniowany. Jego odbicie czy odsunięcie od centralnego ułożenia najbardziej zrównoważonego jest większe. Ale równocześnie działają inne siły. Siły przyciągania względem krawędzi, ponieważ w kadrze wszystkie obiekty wzajemnie wobec siebie jakoś oddziałowują. Warto zwrócić uwagę, skąd to się bierze, ponieważ nasze oko przy percepcji wzrokowej zwracamy uwagę na to, właściwie nasz mózg zwraca uwagę i dąży do jak najmniejszych zaburzeń, szuka jak największych stanów równowagi, spokoju, statyki. Są to po prostu pewne procesy fizjologiczne i nie mamy na to wpływu. Nasz mózg właśnie dostrzega, że coś jest nie tak, bo ani tu nie jest centralne ułożenie, ani nie jest jakieś szczególnie zdefiniowane. To samo w przypadku dwóch punktów. Z prawej strony niby w sumie są centralnie ułożone, z lewej strony też jest w sumie zdefiniowane ułożenie, jednak odbicie tego drugiego krążka
względem środka już powoduje jakąś pewnego rodzaju dynamikę, jakiś ruch ze względu właśnie na te siły postrzeżeniowe. Jak to można właściwie opisać jakoś tak obrazowo? Do opisu tego służy szkielet strukturalny. Możemy taki szkielet strukturalny stworzyć własnego kadru, nieważne jakie to mamy wymiary. Tworzona jest przez osie podziału, pionowe, poziome i skośne. I najsilniejsze punkty oddziaływania to są właśnie centralny punkt, narożniki. I wiadomo, tam te siły stopniowo się zmniejszają, od tych najsilniejszych punktów coraz łagodniejsze. Można sobie to szczególnie rozrysować. Wiadomo również, że występują przyciągania do ścianek. I można się tutaj bawić dowolną ilością, tak samo krążków przesuwać, obserwować, jak one się zachowują, w jakich momentach jest większy niepokój, w jakich momentach stwierdzamy, że one się w jakiś sposób równoważą. I można je równoważyć różnie, nie tylko za pomocą tego samego kształtu. Można równoważyć obiekty o różnych kształtach, różnych wielkościach. Jednak musimy tutaj zawsze uwzględniać ten sam jakby skali porównawczej, czyli kształt. Równoważymy jakimś kształtem. Jeżeli mamy jakąś plamę barwną, równoważymy jakąś inną plamą barwną. Nie możemy, na przykład mamy, to dość logiczne, nie możemy sobie zestawiać tych porównań w jakiś inny sposób. Jakie to ma przełożenie dla takich osób początkujących, czy to zajmujących się właśnie kadrowaniem, czy zabawą w fotografię? To są właśnie takie metody mocnych punktów. To na zasadzie właśnie tego szkieletu strukturalnego właściwie zostało to opracowane. Mocne punkty to są te punkty, które ustawiamy jakby nasz kadr, na nasz punkt najważniejszy, ten, na którym skupiamy uwagę. I mamy albo podział właśnie na 9 pól, albo według złotego podziału, czyli krótszy odcinek do dłuższego, ma się jak dłuższy do całości. I tutaj też mamy wyznaczone jakby 4 punkty bardziej scentralizowane i one wyznaczają nam miejsce takie najlepszego kadrowania. Jednak wiadomo, zawsze jest jakieś ale. Jeżeli będziecie czytać gdzieś na necie informacje w oparciu o mocne punkty, to wszędzie wam będzie pisać, że należy kadrować w przypadku tego pierwszego użycia, tego z lewej, po lewej stronie ustawiać punkt, ten centralny. Z doświadczenia, czy obserwując inne prace, zobaczycie, że to wszystko jest o wiele bardziej złożone i im większa intuicja, im większa wprawa, tym więcej będziecie mogli dostrzegać i się tym po prostu bawić. To jest taki przykład. Niby wszystko fajne, tak? Ale siedzę w temacie, więc mnie to momentalnie zaczyna drażnić. Dobrze, mamy tutaj plamy barwne tego wspaniałego fotela Barcelona. Jest centralnie umieszczone niby w mocnym punkcie po lewej stronie, jeśli potraktować to wszystko jako jedną plamę barwną. Ale dlaczego nie pasuje? Ponieważ jest zamknięta, nieokreślona przestrzeń za fotelem. Jest to pusta przestrzeń. Jest to przestrzeń ograniczona przez ten fotel. W momencie, tutaj mamy, wiadomo, niby ładnie wyznaczony mocny punkt, ale poprzez przesunięcie tego fotela uzyskamy przestrzeń z przodu i to już nie będzie przestrzeń zamknięta, niedopowiedziana. To jest przestrzeń przed tym fotelem. Ona nie jest ograniczona, ona jest jakby nas prowadzi do tego fotela. Nie wiem, w jaki sposób to lepiej wytłumaczyć. Może również zwrócicie uwagę na formę tego fotela. Jego ułożenie to jest po skosie, pion i poziom właściwie, jakby to sprowadzi do tego układu. Czyli tam, gdzie ta większa przestrzeń, jest to przestrzeń otwarta i ona dopełnia układ ten strukturalny. Do spojrzenia przez jeszcze kolejnego układu właśnie silnych punktów jest to, jak postrzegamy pierwsze ruchy głową, kierunki, w jaki sposób gałki oczne pracują. Właśnie opracowano na podstawie badań, że spontaniczne ruchy głowy są zawsze z lewej na prawą. Ponadto jeszcze tam w XIX wieku, jak dokładniej badano, że te ruchy gałek ocznych i w ogóle postrzegania obrazów, percepcji wzrokowej oparte są od dolnego rogu lewego do prawego górnego i lewego górnego do prawego dolnego. Na tej podstawie właśnie jakiś jakby kolejny układ, sposób kadrowania opracowano. Wydaje się, że najbardziej sensowny i logiczny z tych wszystkich. No ale tutaj szybkie ćwiczenie tak na bazie, żebyście zobaczyli, jak się mogą różnić pewne układy, gdy już się zwraca na pewne rzeczy uwagę. To będą 3 kadry takiego samego długopisu. Każdy na pokrótce pokaże. I tylko starajcie się zapamiętać, jakie zrobiły wrażenie, a potem który jakby jest najbardziej spokojny, wyważony. No i teraz mamy 3. I na podstawie tej już możemy się oprzeć o
o wiedzę wcześniejszą, czyli o niekoniecznie mocne punkty, ale sposób ogólnie kadrowania, który właściwie wydaje się najsensowniejszym. Środek, bardzo dobry środek. Nie tylko, no jest najbardziej spokojniejszy, jest ułożenie i przestrzeń między górą a dołem, wolnej przestrzeni, nie jest ani dosunięty do żadnej z krawędzi. Jest jakby zgodnie właśnie z tym sposobem postrzegania. Jest on wprawdzie nudny, ale najbardziej wyważony i zrównoważony i spokojny. No, no najlepiej się po prostu prezentuje. Dobrze, mamy te układy. Układy, te siły strukturalne możemy w różny sposób interpretować, ale nie, możemy je uwzględnić jakby również do analizowania kolorów, układów plam barwnych w kadrze, w kompozycji. I właśnie te stosowane podziały ułatwiają w praktyce, ale jednak no, równowaga kompozycji to nie tylko układy, ponieważ kolor, światło, cienie, wszystko to wpływa na sposób postrzegania. Co do koloru, no to czerwień jest cięższa od niebieskiego, wynika to również po prostu z właściwości barw. Barwy cieplejsze są no, bliżej, jakby wychodzą z kadru, zimniejsze się chowają, cofają. Ale tutaj właśnie może być ciekawe, że jasne barwy, plamy barwne, należy uwzględnić, że plamy barwne na całej kompozycji, nie chodzi tutaj o jasne tło, są cięższe od ciemnych. Należy to właściwie przetłumaczyć sobie w ten sposób, że jasną plamę barwną, żeby ją zrównoważyć, należy właśnie zrównoważyć za pomocą większej plamy barwnej ciemnej. Tutaj nie chodzi o to, że ten ciężar właśnie jest tutaj określony jako w momencie postrzegania właśnie percepcji wzrokowej, a nie tak jak nam się wydaje, że jasne jest lekkie, ciężkie jest ciemne. Światło, cień. I co do cienia, to mamy dwa cienie. Cień przywiązany i cień rzucany. No, cień przywiązany, czyli to jest właściwie gradient danego obiektu. Tak jak on nam, nie są silnie związane z obiektem, określa nam jego właściwie formę. Sprawia, że przy postrzeganiu, już to jest postrzeganie kognitywne, czyli odwołujemy się do naszej wiedzy, umysł po prostu czerpie z doświadczeń życiowych jakby wiemy, że ten cień jest częścią obiektu i on nam określa obiekt i całą jego formę, obłości, kształty. Cień rzucany można dwojako interpretować, bo cień rzucany jako tako, już to właśnie też wynika z wiedzy, z logicznego myślenia, z przetwarzania wiedzy przez umysł, że cień rzucany interpretujemy i postrzegamy jako cień, jako coś osobnego od obiektu, na który jest rzucany. Jest to tyle istotne, ponieważ nie postrzegamy tego jako część innego obiektu, czyli postrzegamy jako osobną plamę barwną związaną czy powiązaną z wcześniejszym obiektem. To wpływa właśnie na postrzeganie danych obiektów. Ponadto cień rzucany może też przy silnych kontrastach jakby uzupełniać nam swoją tonacją plamę barwną danego obiektu. Czy to mamy szeregi lamp, filarów, ułożenie odpowiednie, ustawienie światła, sprawi, że zupełnie inaczej będziemy postrzegać ten obiekt i układy przestrzenne i barwne ze względu właśnie na kompozycję. Zupełnie inne układy symetryczne nam się pojawią. Dobra, to jest sporo takiej dość ogólnie przedstawionej teorii.